Warszawa-Praga. Stacja niczym skansenowski obiekt. Mało kto o niej wie. Pociągi dalekobieżne nie zatrzymują się, ruch podmiejski niewielki. Jest to również jeszcze jedyna stacja w Warszawie, gdzie w tak licznym towarzystwie spotkać można parowozy. Stanowią 50% taboru trakcyjnego. Ale i ich czas jest policzony. Będą wycofane. Zastąpią je lokomotywy spalinowe, wielokrotnie ekonomiczniejsze. Mimo wiekowego wyglądu i niekiedy anachronicznego wyposażenia, jest jednak Warszawa-Praga stacją, która odgrywa dużą rolę w życiu stolicy. Po Odolanach jest to druga stacja stołecznego ruchu towarowego. Stąd ekspediuje się wyroby warszawskich i podwarszawskich fabryk. Tu przychodzi węgiel, materiały dla budownictwa, artykuły żywnościowe dla warszawiaków. Na stacji Warszawa-Praga kończą bieg pociągi z całej Polski. Tu poddawane są rozrządowi i tu zestawia się nowe składy. Tu nie ma chwili wypoczynku. Nieustannie przez 24 godziny nadzorują kolejowy szlak. Czy w skwar, czy jesienne szarugi, oni działają na kolejarskim posterunku. Delegatem praskich kolejarzy na zjazd partii jest Stanisław Gettler. Pochodzi z kolejarskiej rodziny, sam pracuje już 30 lat. Poprawa warunków pracy i socjalnych to pierwszoplanowe zadania na praskiej stacji. Kolejarze nie czekali na mannę z nieba, sami w czynie społecznym zbudowali schronisko, stołówkę. Są już dość wygodne pokoje noclegowe. Ale jeszcze wiele pozostało do zrobienia i to zarówno w zakresie spraw socjalnych, jak i modernizacji samej stacji. Zapowiedzią przemian starej Warszawy-Pragi jest nowa stacja paliw, ale to dopiero początek przeobrażeń, na które czekają kolejarze i po których wiele obiecują sobie użytkownicy kolei.